O proszę, tutaj miałam ładnie z wami się przywitać, ale zaskoczył mnie tramwaj, który na mnie elegancko zatrąbił, proszę bardzo. Także da się. W tym kurczę Harrym Potterze nowym miałam wejść pod pociąg. Nie wiem, czemu w ogóle mam takie pomysły, ale chciałam sprawdzić, co się stanie. Więc witam was serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy zadanie dowiedz się więcej o ostatnich chwilach ojca. I z tego, co widzimy, to tutaj musimy złapać właśnie tramwaj, ale może nie w taki sposób, jak zrobiłam to przed chwilą. I udać się do Śródmieście Południowe. Tam nas jeszcze nie było. Proszę. Więc to będzie nowa lokacja. No i zobaczymy to miejsce, w którym zginął ojciec naszego tutaj głównego bohatera. Oho. No i tu już widać, że coś możemy znaleźć po drodze. Pytanie, co to będzie? Notatka. Pamiętać lekcje u Andrzejewicza przeniesione na 6. Nie, proszę, zapisano w pośpiechu karteczka, która musiała wypaść z notatnika. Lekcje u Andrzejewicza zostały przeniesione na 18. Tu przynajmniej mamy godzinę. No i proszę, jak to wszystko wygląda, czyli to będzie tutaj. Ale zerknijmy sobie na mapę. O kurczę. No dobra, to już jest taka gęstsza pozycja, bym powiedziała. Coś interesującego. Tutaj sporo tego wszystkiego jest. Hotel imperialny. No, tu mamy trochę do porobienia, trochę do pozwiedzania, więc dokładnie, pozwiedzamy sobie okolice, zobaczymy, co możemy zebrać, bo tu pewnie sporo rzeczy będzie leżało i jeszcze dodatkowo, tutaj tory kładą, dodatkowo jeszcze może znajdziemy coś na ulicach, więc albo na chodnikach, albo jakaś ciekawa rozmowa się wywiąże. I nim zdążyłam sklecić to zdanie, to tak sobie pomyślałam o tym, że pewnie oklep jakiś też się znajdzie. To jest zamknięte. Mhm. Coś tu jest. Gazeta. No zobaczmy, co piszą. Kurier warszawski. Ogłoszenia. Lando 4 osobowe, mało używane, najnowszego fasonu kupię. Oferty... ale skróty. Oferty do 8BM składać wchod Bruchlowskim numer 20. Jezu. Doktor Stefan Stamirowski powrócił z zagranicy. Choroby krtani, gardła, nosa i uszu. Złota 5. Lekcje rysunku. Artysta, malarz Konstanty Andrzejewicz podejmie uczniów na lekcję. Temat widoki Warszawy. Pytać pod... adres zamazany. Tak to wygląda. Poplamiona strona z dziennika z zakreślonym ogłoszeniem u Konstantego Andrzejewicza. Można się nauczyć rysowania widoków Warszawy, jednak przez nieuwagę właściciela gazety nie można odczytać, gdzie mieszka artysta. Strasznie tu głośno w tej lokacji, bym powiedziała. Co my tu mamy jeszcze? Kurczę, nie wiem, jak tu iść, bo tego trochę jest tak, tu w ogóle trafiliśmy na taką najszerszą ulicę. Może jakiś punkt widokowy będzie, dokładnie. O! Jest i to Katarynka chyba, co? Te proste walczyki mają w sobie dużo uroku. Potańczyłbym, gdybym tylko nie był poważnym Wiktorem Szulskim, taumaturgiem o zimnym sercu. No i proszę. Także mamy taką znajdźkę. Tu możemy jeszcze sobie zerknąć. Na dworzec wiedeński. Ach, no to tutaj przecież car, tak? Cara słuchaliśmy. Okej. Tylko wtedy dla nas to się skończyło nieciekawie. Tu możemy wejść na ten dworzec. Nie wiem, czy warto. Już tam byliśmy, więc chyba nie. Tu możemy zaczekać. I tu mamy pewnie jakąś widokówkę. Co znaleźliśmy? Mamy już dwa punkty taumaturgii. Czyli moglibyśmy zainwestować
w jakąś tam umiejętność. Może zerknijmy sobie, co my tu mamy. Dwa punkty. I teraz pytanie. Dwa punkty? Tak, dwa punkty. Dwa. Wszystko jest po dwa, z tego co widzę. Także chyba więcej... Chyba, że te ścieżki będą u nas... A, albo tu będą po trzy punkty. Dobra. Więź szybkości u siebie. Następne działanie salutora będzie szybsze o jedną rundę. No i też fajne. A tutaj? Lokata. Już byśmy mieli tak na maksa rozwinięte. Krwawy dług otrzymuje obrażenia 16 w ostatniej rundzie trwania tego stanu. No to ja się skuszę na to jednak. No i rozwinęliśmy tego kolejnego salutora, nie tego swojego, prawdziwego. O, to jest salutor poskromiony dzięki pomocy Rasputina. I to chyba, tak myślę, powinniśmy o tym pamiętać. Ciekawe, czy to się jakoś nie obróci przeciwko nam później. Czyli tak, tę główną uliczkę, tak jakbyśmy mieli obadaną. To teraz możemy sobie skręcić gdzie? Tu jeszcze coś jest interesującego, czyli tak po skosie lecimy. Zobaczmy, co tutaj mamy. I nie sprawdziłam, bo ja nie mam ochoty się bawić w lektora dubbing, czy... Kup pączka. Jeden kęs i znów jakbym miał 8 lat. Mam wrażenie, że warszawskie pączki to jedyna słodycz, jaka mnie w życiu spotkała. No tak smutno trochę, co? Pączki. Kurczę, żeby jeszcze takie kaloryczne nie były. To by było, to mogłabym mieć pączki. Lubię pączki. Niestety. Dlatego trzymam się od nich z daleka. Dobra. I teraz tak. To mamy, to mamy. O! Karnecik balowy, bal karnawałowy, kasyna powszechnego. Przed północą. Polonez, walc, kadryl, mazur. Po północy kotylion, lansier, polka, France, mazur biały. Niezła złapana. Dobrze, czyli to jest koniec lokacji z tej strony. I tu znów mamy jakiś widok. Co to jest? Bar? Bar londyński. No tak jak, ciekawe. Ile z tych miejsc pozostało? Ktoś, kto mieszka w Warszawie, to się na pewno lepiej orientuje. No i proszę. Teraz tak, tu mamy jakieś zejście do kawiarni, albo to nie kawiarnia, nie wiem co to. Ale niedostępne niestety dla nas. Tu proszę bardzo. Praca w re. Ale też możemy coś znaleźć i podnieść. Zaproszenie. Antoni Leśniewski ma zaszczyt zaprosić wielbicieli sztuki malarskiej na wernisaż, podczas którego zaprezentuje nowy cykl obrazów pod tytułem Odrodzenie. Będzie to twórcze nawiązanie do greckiego mitu o Prometeuszu. Wernisaż odbędzie się 6 września o godzinie 5 po południu na Marszałkowskiej 94, mieszkanie 8. Obrazy będą dostępne dla publiczności wieczorami przez kolejne 2 tygodnie. No i to jest tak, godzina 5, mamy adres, więc pewnie, no właśnie, będziemy mogli się tam dostać, tylko trzeba o tej dacie pamiętać i tam trafić o odpowiedniej godzinie. Na to będą 2 tygodnie. No, to jest, powiedziałam, taka ciekawa alejka. Ale... trochę pusta. Kawałek spalonej tkaniny, przepalony fragment kracia z tej kamizelki. Nienawiść i wstręt pokierowały jego młodą dłonią, gdy rzucił swoje dotychczasowe ubranie w zaułku i podpalił je. Grzeczna kamizelka w kratkę, symbol Biedermeieru i mieszczańskiej nudy. Biedermeieru. O, tak powinno to brzmieć. Płonęła bezgłośnie. Mdliło go na myśl o rodzinie, jej bierności i braku ambicji na czas. Czas na ogień. To go poniosło. I to tak fest.
No dobrze, czyli ten cel tam jest, prowadzi nas bardziej do środka. No i tu nic, i tu nic. Także obbadane. Pewnie nie wszystko. O. Donos. No proszę, lubicie donosy? Do wiadomości Komisariatu Policji Warszawa Śródmieście. 1 września 1905. Wczoraj na prywatnej kolacji artysta Antoni Leśniewski w niepochlebnych słowach wyrażał się o carze. Następnie wzniósł toast, wykrzykując wywrotowe hasła. Cytuję. Car się doigra i niedługo zobaczymy, jak ucieka spod kulonym ogonem. Za niepodległą Polskę, która jest zawsze w naszych sercach. Choć na razie nie na mapie. Uczciwy obywatel. No to on tutaj tą wystawę, tak? Też przed chwilą czytaliśmy. Leśniewski. Organizuje pod tytułem Odrodzenie. Kartka zapisana szybko i niestarannie. Każda zniewaga zostanie pomszczona. Po Antoniego wkrótce przyjdą smutni panowie. Od zimnej wściekłości i pragnienia zemsty aż wiruje w głowie. Każde niewinne słówko pogrąża wroga. Wersy donosu tańczą wokół rozradowanego serca w nawiedzonym korowodze. Okej. Okay. Tam jakiś żale miał swoje, widać, ukryte do Leśniewskiego i postanowił złożyć na niego donos. I mamy tutaj tak, okulary. Okulary z wygiętą oprawką i stłuczoną soczewką. Nasz ojciec nosił te okulary. Nim ojciec wydał ostatnie tchnienie, jego wzrok błądził w poszukiwaniu źródła swego kresu. Nie zamknął powiek, odszedł z szeroko otwartymi ślepiami, cisnąc gromy z oczu w stronę swej nemezis. Czyli co, widział, kto go zabił, czy po prostu zorientował się, że budynek, który się zapada, no to nie zdążył uciec przed nim. A tu mamy, bo to jest, zawsze zapomnę, co to jest serce. Do wykrzywionej oprawki przylgnęła złość. Nie żal, smutek czy strach, tak naturalne w chwili zagrożenia. Złość. Na to, że śmierć przyszła za szybko, zapowiedziała się, ale nie zapytała o niedokończone sprawy. Ale to nie wszystko, co tutaj mamy. Zniszczony słup, duży słup złamany w pół. Stąd promieniuje dzika furia, zagnieżdżona w ciele. Tu uderzenie w słup zawaliło cały budynek. Uderzenie zrodzone potężną pięścią, mającą w sobie kolosalne pokłady siły. Chaos czuć jedynie chaos, pozbawiony jakiejkolwiek składnej myśli, intencji. Tym, co się przebija na powierzchnię tego bezładu, jest zniszczenie, jakby zaprojektowane w trzewiach tego, co zniszczenia dokonało. Czyli jednak ktoś spowodował zawalenie się budynku. But, zniszczony skórzany but, brudny od pyłu. Właściciel buta to harda dusza, która niczego się nie lęka, dla której śmierć to intruz, który niszczy porządek wszechświata. Stąpał twardo po ziemi i nawet gdy śmierć patrzyła mu w oczy, nie poddał się instynktowi ucieczki. Tak ten but należał do mojego ojca. Dobrze, co nam się udało tutaj ustalić? Śmierć ojca. To miejsce nosi w sobie pamięć mojego ojca. To, co tu po nim zostało, dopełnia jego obrazu jako nieustępliwego człowieka o hartym sercu. Co ciekawe, spodziewał się śmierci, choć przyszła szybciej niż tego oczekiwał, co go wyraźnie zdenerwowało. A śmierć, która po niego przyszła, była silną, nieuznającą kompromisów furiatką. I proszę, ktoś tu... to jest nasz upyr. Ciekawe, co powie. Oczywiście, śmierć nie zaskoczyła ojca, zdaje się, jakby się jej spodziewał, ale nie w tej chwili, to go wręcz zdenerwowało, chciał coś dokończyć. I ta kamienica nie mogła się od tak zawalić, akurat gdy tędy przechodził. Ej, Szulski. Wiedziałam. Gówno. Ta gra mnie nie lubi.
Zwiąż go. O tu, mocniej. No i pięknie, dobra. Budzimy zasrańca. Pobudka. Co? Co jest? No już, śpiąca królewno. Nie mam całego dnia. Niech no ci się przyjrzę. Nie najlepiej wyglądasz, paniczyku. Nie tego się spodziewałem. No dobra, no i co? Złapała nas jakaś banda. Zapytaj, kim jest. Zapytaj, czego się spodziewał. Nic nie mów. Czego się spodziewał? Że po latach spędzonych na paryskich salonach wrócisz piękny i wymuskany. Skąd wiesz o Paryżu? Przed niedzicem nic się nie ukryje, prawda? Kuwa, może od razu moją metrykę urodzenia wyrecytuj. Abaurycy niedzic. Kopeł lat szulski. Zapytaj, czemu cię porwał. Co to za chory pomysł z tym porwaniem? Taki żart. Nieśmieszny? Nie. Jakie to uczucie, gdy to ode mnie zależy twoje życie? Trochę mu oczko ucieka temu misiu, widzieliście? Zażądaj, żeby z tym skończył. Myślę, że tutaj żądania, jakiekolwiek postawione mu, to nic nie dadzą. Powiedz, że złe. Nie najlepsze. Słuchaj, rozumiem, że nosisz w sobie jakiś żal o to, co się stało, ale przyszłości nie zmienię. No tak, ale kazałeś mi czekać na pomoc. Zamiast tego przyszły gwiny, a wy umyliście ręce i daliście mojemu tatkowi zgnić w więzieniu. Przyznaj chociaż, że zachowałeś się jak uj. To przyznaj. Przyznaję, było to ujowe posunięcie ze strony mojego ojca. Ojca? No i patrzcie go, od razu się menda wybiela. Nazwisko zobowiązuje, co? Porozmawiaj o śmierci Stanisława, powiedz, że nie jesteś swoim ojcem. No nie jest swoim ojcem, a po drugie... Kurczę, to teraz tak, druga opcja kusi z tego względu, że może by mu się coś wymsknęło i skoro się tutaj tak akurat zjawili na miejscu, a mają pretensje jednak do naszego ojca, to może mu coś zrobili. A ten z lewej to nie jest taki jakiś duży kaban, który byłby zdolny zniszczyć tę belkę podtrzymującą, nie wiem, strop? Chyba weźmiemy jednak dwójkę. Do mojego ojca karma wróciła. Zapłacił paskudną śmiercią za to, jakim był człowiekiem. Pewnie słyszałaś. No nie powiem, dawno mnie nic tak nie ucieszyło, jak wiadomość o tym, że Szulski skończył jako breja na chodniku. Niby złego licho nie bierze, ale dla twojego starego zrobiło wyjątek. Wraz z jego śmiercią zostawmy przeszłość za sobą. Nie było tematu, gdybyś nie podwędził wtedy tatusiowi Gnata. Siedzi to we mnie, Wiktor, że razem pociągnęliśmy za spust. Razem. Niedzic, gdzie ta szuja? Szefie, to znowu kozacy. Chodź, tchórzu. Wygląda na to, że masz szansę na odkupienie. To ciekawe, kogo oni razem zabili w przyszłości. Czyli... Ciekawe, czy ojciec o tym wiedział. No musiał wiedzieć. Czyli ojciec wyratował naszego Wiktora, czyli swojego syna, przed odsiadką, przed więzieniem. A ten natomiast wszystko na niego poszło, został skazany. A, to ty widzisz. Ty się, Wiktor, tak sadzisz, a ty wcale nie jesteś odpowiedzialny. Co my tu mamy? Będzie walka, jak...
rozumiem, kurier codzienny, tragedia na Marszałkowskiej, no to to jest odnośnie pewnie naszego ojca. Zawalona kamienica przyczyną śmierci kilku osób, w tym szanowanego warszawskiego przedsiębiorcy Stanisława Szulskiego. Nikt nie wie, co było przyczyną katastrofy. Zła konstrukcja budynku, czy może planowany atak? Wiadomo tylko, że nie można było tego przewidzieć. Szok i niedowierzanie. Kamienica zamieszkiwana była przez 4 rodziny. Dziś wiadomo, że 3 z nich są w żałobie z powodu straty bliskich. Bogusławcy stracili córkę, małżeństwo Grodeckich straciło życie, pod gruzami zginął również Franciszek Końskowolski, właściciel składu fabrycznego wózków dziecinnych, a nie dziecięcych, i pościeli. Sprawa jest badana przez stołeczną policję, a mieszkańcom zalecana jest ostrożność w spacerach ulicami miasta. Kurczę, czasami... ciężko to przeczytać, bo jednak są te takie wyrazy troszeczkę już inne. Spis rachunków, wrzesień, Alojzy Gajewski. Patrzcie. Winy 200 rubli. Podtopić w gnoju. Jan Mazur, aka Rudy, pyskował. Wybić zęba, jak nie przeprosi na piśmie. Józef Landau. Wyłamać po jednym palcu za każde nieoddane 10 rubli. To tak, trochę to się nie kwalifikuje, słuchajcie, bo tak, Alojzy Gajewski, winny 200, podtopić w gnoju. Podtopić. No ja nie powiedziałabym, że to należy do najprzyjemniejszych rzeczy, ale ten pyskował i straci zęba. Ten jest winny tylko 50 rubli, prawda? A każe wyłamać po jednym palcu za każde nieoddane 10 rubli. Potrafilibyśmy... Ja nie wiem, lepiej mieć palce połamane, czy być podtopionym w gnoju. Sama nie mam... nie wiem. Ciężki wybór. No czekajcie, a ten? A ten oddał. Boże. No i co? Tylko wyjdziemy, będzie bitka. Najgorsze jest to... mamy kolejne 2 punkty. No to możemy pójść tylko w to, na ten moment. Bo tutaj już mamy ścieżkę zablokowaną i to samo w tym miejscu. No dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Będzie bitka jak nic. Znowu wy, lepiej żebyście mieli dobry powód, obserańcy, bo akurat byłem w trakcie arcyważnego spotkania. Los zdecydował. Rzucaliśmy monetą i wyszło, że na tobie dzisiaj pięści poćwiczymy. Co to jest? Pióra dziób? Znam cię, ty jesteś... Ach, nie przypomnę sobie teraz. Będziemy mieli nowego opera? Ale dzisiaj tego pożałujecie. Dzisiaj mam przy sobie władcę ubiesów. Pokaż tym tempakom. Ja pierniczę, co tu się dzieje? 41. 39. 43. No to jeszcze tyle HP. Chociaż nie mają odporności niby. Ten ma tutaj tylko regenerację, z tego co widzicie. No i ten ma niewrażliwość. To jak mamy te ulepszenia, ale nie mamy je w co pchać, prawdę mówiąc. No to nie będzie to, co jest, no. Spróbujemy sobie poradzić. Prawie sierpowy. Raniące ostrze. Zobaczmy, kogo tutaj niby lepiej. Tego tu. Czyli będziemy być z COVID. Zrobimy sobie z COVID. I spróbujemy go spowolnić, co? No dobrze. Teraz tak, mistrzu. To by go ładnie ubiło, ale oczywiście nie jest w stanie rozbicia.
Zabierzemy mu 2 punkty skupienia. To mało troszkę. Niech ma na przyszłość może. No, ładnie, mamy krwawienie. Mamy krwawienie. Co to z tobą zrobić, powiedz? Ty masz 40, ty się leczy, więc chyba zajmiemy się tym w pierwszej kolejności, zwłaszcza, że ma tu cierpienie zarzucone. Tylko będziemy kaleczyć tą i tak. No i tak, to i tak. Będzie nas, będzie odzyskiwał HP. Jest tak, szybki atak, planowany atak. Rozproszenie też ma 4 punkty. No ale coś tu będzie trzeba zdziałać w tym kierunku. Dobra, dostał 7. My 8. Świetnie, bo ja już bym się chciała... On w teorii nie żyje. To jeszcze 2. Ten buzak jest słodki, elegancko. Okej. No i teraz masz przechlapana. Kmieciu. I tu mamy surmiński cios. Zobaczcie, to coś nowego. Zadaje obrażenia, wywołuje u wszystkich wrogów stan cierpienia. Dobra, wypróbujmy, zobaczmy. Czyli coś takiego za 21 punktów i zdobyliśmy osiągnięcie, nie tak szybko. Czyli chyba udało nam się... Kurczę, nie wiem. Zobaczę, może powiem w następnym odcinku. Te komunikaty ze Steama są trochę małe w tej rozdziałce. Zadawniona rana. No i dobra, to teraz trzeba się z tobą pobawić. Chociaż właśnie, ja bym teraz trochę chyba chciała... odzyskać hapsy. Ale może być tak? Ile? 8 skubany mocno bije, co? Tak. No i tyle. Już na razie nie zaatakujesz. Tu 7 wpada od kolegi. I go tutaj wykończymy. 10 punktów zyskaliśmy, czyli plus 2 do przodu. No oj, kolejne 2 do przodu. No to szybko poszło. Mhm. To co, to ustawione było? Czy co? Nigdy nie zawodzisz. Jak dobrze zacząć wieczór, to tylko w barze u Niedzica. Jak się bawić, to się bawić. Kolejka dla wszystkich. Okej. Okay. To fajne imprezy tutaj mają. Nice. Stara przyjaźń nie rdzewieje, co? Masz tu polską czystą mateczkę wszystkich trunków. Zasmakuj. Kto wie, jakie szczyny za granicą piłeś. To jesteśmy kwita. Pomogłem ci, więc zapominamy o tym, co było. Nie bądź taki interesowny, Wiktor. Sztymunku nie doczytałam. Znikło szybko. A dobrze grzeje. Knykcie mnie świerzbią. Gdzie indziej idziemy szukać zabawy. Krzyż na drogę. No i co powiesz, Wiktor? Powiedz, że przed walką zauważyłeś Salutora. Wróć do tematu przyszłości. Zostaw go i rozejrzyj się. Nie, nie, nie. To na razie może wrócimy do tematu przyszłości. Może czegoś się dowiemy. Ten odsiedział. Dobrze, że go nie powiesili, bo w tamtych czasach chyba wieszano. Chociaż ja nie jestem pewna. Ale chyba. Natomiast, Wiktor, powiedz, z czego cię wykaraskał twój ojciec?
Kij z przyszłością. Tu i teraz jesteśmy. Cieszymy się chwilą. Zdrowie. Nie chcesz o tym rozmawiać? Myślałem, że dlatego mnie porwałeś. Już mi się odwidziało. Lepiej powiedz, co się tak po moim barze rozglądasz? Powiedz, że przed walką zauważyłeś Salutora. No raczej, ja ci w niej nie pomogę. No, taka taumaturgiczna. Wydaje mi się, że jest tu Salutor. Nie taka taumaturgiczna, sorry. Co? Który mi tu demona sprowadził? Zaraz mu, chociaż czekaj, no to taki demon to dobra reklama. Ej, ludzie! Od dzisiaj bar londyński będzie znany jako... Nora Demona. Idźcie i rozpowiadajcie, że tylko tu można czysto otrzaskać w towarzystwie diabła. Okej. Słuchaj, to ty pomyśl, w którym kierunku rozwijać swój biznes, a ja się rozejrzę i zaraz wrócę. Idź, ja jeszcze nieco wargi zbliżę i popatrzę, jak robisz czary mary. A jakbyś czegoś potrzebował, to ja tu jestem. Pomogę. Ej, szukamy nowego Salutora. Ale wiecie co? To zrobimy w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie was zapraszam. No i tutaj najpierw sobie chyba trochę poczytamy, bo widzę, że coś leży przy tym barze. I poszukamy sobie tego nowego Salutora, który jakoś ścieżkę by nam odblokował. Tą maturkia. Ten tutaj. Prawda? To będzie ten środkowy, czyli z umysłu. Tak, czyli percepcja umysłu, w wymiarze umysłu. Mamy serce, to jest czyn. Okej, to jest czyn. Czyli umysł. A to zobaczymy później. Ja was oczywiście serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a do tego czasu trzymajcie się ciepło. Hej, hej.